Czołem i cześć! Dzisiaj ciekawostki o BMW E39. O BMW E39. Jedziemy! Prace nad BMW E39 rozpoczęły się w 1989 roku i zakończyły w 1995 roku. Ostateczny projekt został wybrany w czerwcu 1992 roku. Panie Georgi, na jaki projekt by pan zagłosował? Może wezmę na siebie, trochę koledzy odpoczną. BMW E39 to pierwsze BMW serii 5, które oferowało czterocylindrowy silnik M47D20 w modelu 520D. Przedni wózek w E39 jest aluminiowy w modelach sześciocylindrowych, natomiast stalowy w modelach ośmiocylindrowych. BMW E39 M5 to pierwszy seryjny samochód M napędzany silnikiem V8. S62B50 miał moc 394 koni i 500 Nm. Seria BMW E39 była produkowana od maja 1995 do maja 2004. Łącznie na całym świecie sprzedano 1,488,038 sztuk. No i chuj najrzeć. Każdy model BMW E39 M5 był dostępny tylko i wyłącznie w manualu. I teraz puszczasz, przyngło puszczasz, ale nie chytaj się za gęba. Wszystkie E39 M5 są standardowo wyposażone w elektryczne i podgrzewane sportowe fotele M. No, Steven Grzanek by pozazdrościł, bo miał tylko elektryczne. BMW E39 nie posiadał modelu z napędem na wszystkie koła, w przeciwieństwie do poprzednika serii E34, 525 i X. W roku 2002 nawigacja BMW E39 została zmieniona z formatu CD na format DVD. Większa pojemność pamięci pozwoliła na umieszczenie map USA oraz Kanady na jednym dysku DVD, a nie na 8 dyskach CD. Ile kurwa? BMW E39 Touring waży 40 kg więcej niż poprzednik E34 Touring. Wynika to głównie z faktu, iż E39 jest dłuższa o 8,5 cm. 8,5 cm mówisz? Daj, bydlaka śmierdziela. W roku 2001 Consumer Reports przyznał E39 530i najwyższą ocenę samochodową w historii, uznając go za najlepszy samochód, jaki kiedykolwiek testowali. Porażka i ucieczka, to nie moje słownictwo. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? BMW E39 540i w opancerzonej wersji Protection ważyło 130 kg więcej od normalnego sedana 540i. W wersji tej standardem były szyby kuloodporne, natomiast system intercom oraz opony Runflat były dodatkową opcją. Wypierdalać. Wszystkie modele benzynowych, manualnych skrzyń biegów BMW E39 V8 były wyposażone w sześciobiegową skrzynię Getrag 420G łącznie z M5. Jedynym wyjątkiem jest 535i M62 B35 V8, który miał 5 przełożeń. Taka sytuacja, nie? BMW E39 528i Touring otrzymało pierwsze miejsce w rankingu Car & Driver w czerwcu 1999 roku w porównaniu z Audi A6 2.8 Avant Quattro, Mercedesem E320 Formatic, Saabem 9.5 SE i Volvo V70R AWD. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! Sztywność skrętna BMW E39 została zwiększona o 40% w porównaniu z poprzednią generacją E34. Kto to mierzył? A kto kierowcą kurwa jest? W 2002 roku moc wyjściowa E39 540i z silnikiem M62 TUB44 produkowana na rynek USA została zwiększona do 290 koni. Pozostałe kraje otrzymały wersję o mocy 282 koni. 290 odjąć 282 to mi wychodzi jakieś 8 koni różnicy. A komu to potrzebne? A komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego?